Rozpoczynamy serię, w której będę przybliżał Wam informacje dotyczące rozwoju gry, udostępniane przez twórców bardziej czy mniej oficjalnymi kanałami. W tym inauguracyjnym odcinku przelecimy sobie przez raport pracy z sierpnia. Cik cały czas pracuje w trybie domowym, ale pomimo utrudnień, jak twierdzą, postępy są zauważalne. Na poziomie walki naziemnej kontynuowane są prace w celu realniejszego jej przedstawienia. Prowadzono fizyczne skrzynie z amunicją i zachowania przeciwników związane z uzupełnianiem tej amunicji. Dodano też możliwość dla komputerowych przeciwników szybkiej zmiany broni. Pociągnęło to też za sobą potrzeby stworzenia nowych animacji. Zespół tworzy obecnie wielostronną dokumentację dotyczącą przyszłych cech i umiejętności postaci niezależnych i tego, jak te parametry będą wpływać na zachowania NPC w czasie walki. Zespół pracujący nad sztuczną inteligencją statków rozwija nowy system precyzji zależny od umiejętności postaci niezależnej ustawianych przez twórców. Dotychczas w trakcie celowania SI statków przełączała się pomiędzy dwoma stanami, trafienie i pudło, co prowadziło do niskiego procentu trafień niezależnie od możliwości SI ani pozycji celu. Teraz to parametr umiejętności danego NPC będzie decydował o tym, jak szybko i dokładnie będzie reagował strzelec na akcję przeciwnika. Błędy w celowaniu są teraz dynamiczną zmienną w zależności od szybkości celu względem strzelca. Gdy na przykład gracz będzie mało ruchliwy, SI będzie trafiać dużo częściej, zmuszając gracza do wykonywania uników. System będzie obecny w zachowaniu wszystkich SI, od najróżniejszych wieżyczek po piechotę. Ponadto SI statków i wieżyczek będzie poprawnie używać broni wymagających ładowania przed strzałem, jak na przykład działa elektromagnetyczne na Idrisie. Dla społecznej SI została stworzona dokumentacja i przykłady użycia, tak by projektanci mogli przenosić obecny w grze schemat zachowania barmana na innych NPC. Pozwoli to na szybkie zapełnienie świata najróżniejszymi sprzedawcami dóbr i usług, zachowującymi się w realistyczny sposób. Do ogólnych zachowań SI dodano możliwość wstrzymania i kontynuacji marszrut. Teraz ścieżki patrolowe NPC mogą zażądać zatrzymania się w określonym miejscu i wykonania dodatkowych czynności. Możliwe też jest zresetowanie ścieżki w dowolnym wybranym momencie, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki. Został też poprawiony komponent odpowiedzialny za śledzenie celu wzrokiem. W tej chwili postać będzie korzystać z lokalizacji celu, a nie tylko kierunku, w celu właściwego kierowania wzroku. Zespół odpowiedzialny za animację spędził ostatni miesiąc nad pracą nad rzucaniem granatu, powaleniach postaci na ziemię i kilku nowych broniach. Pracowali też nad interakcją postaci niezależnych ze stanowiskami na dużych statkach, barmanem, inspekcjami statków i zrobili też postępy nad pobieraniem dodatkowej amunicji przez NPC. Zespół pracuje też nad stworzeniem żeńskich twarzy i emotek dla postaci graczy. Zespół artystyczny spędził miesiąc nad wykorzystaniem dostarczonej technologii do doprowadzenia planety Pyro 6 do stanu ukończonego whiteboxa. Kompletny model bez warstw tekstur. Obecnie dobierają tekstury powierzchni, obiekty naziemne i inne elementy, korzystając z systemu szablonów i pędzli. Gdy te dodatkowe elementy i biomy będą gotowe, nastąpi ostatnia faza prac wykańczających w celu upewnienia się co do prawidłowego rozłożenia wszelkich elementów powierzchni globu. Do produkcji weszły też księżyce planety Pyro 5. Nowa technologia budzi nadzieję nie tylko na tworzenie dużo ładniejszych planet i księżyców, ale także na tworzenie ich znacznie szybciej. Planety i księżyce Stanton również są przerabiane przy pomocy nowej technologii tworzenia powierzchni planet, ale głównie ze względów technicznych. Zostały też zrobione postępy nad Crusaderem. Wraz z rozwijaniem map przepływów, gazowy gigant obudzi się do życia. W biurze amerykańskim zespół odpowiedzialny za tworzenie statków kończy pracę nad wyglądem i geometrią uszkodzeń statku Crusader Mercury, który lada chwila wejdzie w fazę Flight Ready, gotowego do wprowadzenia do gry. Trwają prace nad detalami dotyczącymi wnętrz i funkcjonalnych ekranów dotykowych, w tym nad kontrolą zasilania poszczególnych systemów, kontroli broni i tym podobne. Planuje się, że każdy system będzie miał wbudowaną funkcję informacji zwrotnej, aby pozwolić graczom na szybkie sprawdzanie stanu poszczególnych komponentów i zorientowanie się, dlaczego dany system nie działa prawidłowo. Zespół z biura brytyjskiego kontynuuje pracę nad Herkulesem, doprowadzając do finalnego stanu sekcję mieszkalną. W trakcie tworzenia jest winda i ładownia. Ukończono pracę nad głównym korytarzem prowadzącym na mostek wraz z szafkami na skafandry, kapsułami ratowniczymi i kilkoma szafkami na komponenty. Prace graficzne nad Origin 100i zostały zakończone i model został przekazany do implementacji, natomiast ujawniony niedawno Esperia Talon jest w końcowej fazie prac graficznych. Toczą się prace nad strzelbą Bering BR2, która jest w końcowej fazie przed wprowadzeniem do świata gry.
Granatnik Bering GP-33 jest w trakcie finalnych prac dopracowujących szkielet broni oraz amunicję. Zaktualizowane zostały też granaty Bering MK4, aby wspierały nową mechanikę rzutu oraz dodano wskaźnik pokazujący czas do wybuchu. Trwają prace nad modelami automatycznych wieżyczek strażniczych oraz zwrócono do rakiet i wyrzutni w celu upewnienia się, że będą działać prawidłowo ze wszystkimi wariantami. Na początku miesiąca zespół dźwiękowców pracował nad odgłosami strzelby Bering BR-2, szukając właściwego balansu pomiędzy futurystycznym a tradycyjnym brzmieniem broni palnej. Rozpoczęto też pracę nad tworzeniem muzyki, odgłosów i tła dźwiękowego dla pokładów towarowych i rafinerii oraz osadzonych tam sklepów. Trwają też prace nad systemem automatycznego dobierania muzyki i przejść w zależności od wydarzeń na ekranie. W sierpniu wrócono też do systemu odgłosów kroków w celu poprawy dźwięków dla różnych powierzchni. Pracowano nad udźwiękowieniem statków serii Origin 100. Pracowano też nad zestawem dźwięków dla nowego systemu rzucania przedmiotami. Dodawany jest też system dźwiękowej informacji zwrotnej dotyczącej uszkodzeń statku. Gdy na przykład statek utraci skrzydło, silnik czy broń, gracz to usłyszy. Nowa wersja systemu dźwiękowego daje twórcom więcej narzędzi i wolności tworzenia. Poprawie powinny też ulec stare problemy dotyczące np. gubienia dźwięku przez klienta gry. Nieco błędów dotyczących Face over IP i Voice over IP też zostało naprawionych. Informacje dotyczące backendu pomijam, bo ich nie rozumiem. Jeżeli ktoś się czuje wystarczająco kompetentny do wyjaśnienia, czym jest Super Cache, to zapraszam do komentowania. Inne informacje dotyczące rzeczy mocno technicznych to dodanie kolejnych możliwości obliczania przeciążeń, co w praktyce zaowocuje nowymi możliwościami interakcji, jak wpływ zderzenia statków na obiekty, w tym graczy znajdujących się w środku. Dodano kolejne narzędzia i systemy pilnujące i zarządzające pamięcią, aby było coraz mniej wycieków i błędów związanych z obsługą pamięci. Na dobrej drodze są też efekty wolumetryczne. Będziemy mieć piękne chmury w atmosferach planet. Zespół odpowiedzialny za postacie pracował w sierpniu nad nowymi hełmami, gadżetami dla subskrybentów i zupełnie nowym zestawem pancerza. Do tego postać miała cała seria sezonowych asetów. Zaprojektowano też nowe mundury oraz ubrania dla NPC, w tym mieszkańców Horizon, czyli oczekiwanego miasta w chmurach. Postępuje wymiana obsługi interaktywnych ekranów w świecie gry z Flasha na Building Blocks. Zbliżają się też zmiany dla kupców i kurierów, będą dodawane nowe elementy do tych pętli. Zostanie dodana potrzeba sprawdzania stanu ładunku w trakcie lotu. Trzeba będzie kontrolować temperaturę w ładowni, jeżeli będzie transportowana na przykład żywność, i sprawdzać stan niestabilnych i niebezpiecznych ładunków. Zespół pracuje też nad nowym systemem reputacji. Wkrótce gracze będą otrzymywać punkty reputacji za ukończone misje i zadania w świecie gry. System pozwoli na zdobywanie umiejętności i perków w zamian za punkty reputacji. Dodane zostanie też wsparcie dla organizacji niezależnych i ich rankingów. Tworzony jest też system śledzący reputację, tak by nie była ona tracona przy kolejnych patchach i wipeach bazy danych. Wreszcie dostaniemy dostęp do informacji, na którym lądowisku stoi nasz statek. Nie będzie trzeba sprawdzać wszystkich po kolei lub cofać się do terminala zarządzania flotą. Będą też podświetlane wszystkie wejścia do statku, rampy, drabiny, windy. Skończy się bieganie wokół pojazdu z wciśniętym F. Trwają prace nad systemem dokowania. Dostaniemy nowe elementy interfejsu, które takie dokowanie będą ułatwiać. Trwają prace nad przesiadką na bibliotekę graficzną Vulkan, a także nad shaderami dla obiektów organicznych, co ma przyspieszyć tworzenie biomów. Większość zespołów zajmujących się interfejsem użytkowników zaangażowanych było w tworzenie szeregu nowych funkcji. Między innymi dopieszczono system Inner Thought, koło szybkiego wyboru dostępne po naciśnięciu F i kliknięciu prawym przyciskiem myszy, oraz External Inventory, czyli system fizycznego ekwipunku. Koniec z magiczną torbą przechowywania rodem z D&D. W trakcie tworzenia są koncepty technologii holograficznej i przygotowywane są różne reklamy w świecie gry poziomów towarowo-przeładunkowych, które niedługo zostaną wprowadzone. Są też opracowywane nowe projekty mapy systemu, ale nie zobaczymy ich zbyt szybko. I to tyle na dziś. Dajcie znać, czy chcecie otrzymywać takie raporty z prac nad grą.